Angie Cepeda, Salvador del Solar y Arnaldo André. Filmie z serii Fiorella. W pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Muszę wiedzieć, co łączyło cię z moim ojcem. Nic. Uspokój się. Nie masz powodów, żeby mnie nienawidzić. Co ci przyszło do głowy? Pewna szalona myśl, więc lepiej sama mi powiedz. Myślisz, że jestem osobą, której szukasz? A kto ci powiedział, że kogoś szukam? Ty? Nie. Kiedy tu przyszedłeś? Nie pamiętasz? Zacząłeś wrzeszczeć przy służącej, że kogoś szukasz. Powiedziano mi, że jesteś synem Andresa. Przestraszyłam się i uciekłam. Y me dio mucha impresión porque estabas como un loco y cuando volviste se me dio por salir corriendo. ¿Miałaś ku temu jakiś powód? Chyba, że jesteś osobą, której szukam. Szukasz niejakiej Fiorelli. Kim ona jest? Dziewczyną. Kim? Dziewczyną, która wyszła za twojego ojca. A ty co tu robisz? Przyszłam ją odwiedzić. Jestem jej przyjaciółką. Więc wiesz, co się stało? Kiedy się pobrali? Kiedy się pobrali? 3 miesiące temu. Co jeszcze? Nikt nie spodziewał się tego ślubu. Twój ojciec był w porządku. Miał swoje wady. Jak każdy człowiek. Ale teraz nie żyje i nie nam go oceniać. Dlaczego płaczesz? Bo to wszystko jest bardzo smutne. Zależy dla kogo. Dla niego, dla ciebie. Dlaczego prasa nic o tym nie pisała? Przecież był ważnym facetem. Nie wiem. Musisz wiedzieć. Zapytaj kogoś innego. Nie będę nikogo wypytywał. Ty mi to powiesz. Nie mogę. Nie widzisz, jak się czuję? A ja? Co chcesz wiedzieć? Wszystko. To długa historia, więc na co czekasz? Właściwie to krótko. Tym lepiej. Jak się poznali? Na stadionie. Proszę pana. Może kawy?
Do wyboru do koloru. Wegetariańska ze śmietanką, z cynamonem, z cukrem, dietetyczna. Życzy pan? A potem? Nie wiem, jak to powiedzieć. Mów. Zakochałeś się kiedyś od pierwszego wejrzenia? Nie. Więc nie zrozumiesz, jak to było. Pobrali się w ciągu tygodnia i wyjechali w podróż poślubną. Przedstawił jej rodzinie. Dlatego nikt jej nie zna. Nikomu nie przyznał się do choroby. Chcesz wiedzieć, jak umarł? Spodobam się teściowej? Na pewno. Jesteś cudowna. Co ci jest? Chodźmy. Czekają. Co się dzieje? Pogotowie, szybko. On nie żyje. Dziewczyną, która wyszła za twojego ojca. Co jeszcze? Nie wiem. Wiesz. Nie mogę. Błagam. Proszę ją zanieść do sypialni. Rufina. Niech pani zaparzy herbatę i daje jej trochę koniaku. To jej dobrze zrobi. Może wezwę lekarza. Proszę zrobić, co powiedziałem. Dobrze. Już zaczyna rozkazywać. Mercedes? Mercedes, słyszysz mnie? Otwórz oczy. Mercedes. Już dobrze. Przepraszam. Nie chciałem ci zrobić krzywdy. Wpadłem w szał. Zżera mnie nienawiść. Byłem wściekły i wyładowałem się na tobie. Ale ty nie jesteś niczemu winna. Powiedz coś. Nie miałem prawa tak cię potraktować. Nie masz z tym nic wspólnego. Ale krew mnie zalewa. Wybacz moje zachowanie. Proszę. Powiedz, że mi wybaczasz. O co chodzi? Dzwoni pan Barrios. Jest na drugiej linii. W gabinecie. Gdzie to? Na dole, pierwsze drzwi na prawo. Zaraz wrócę. Proszę się stąd nie ruszać. Dobrze. Dziecinko, już po wszystkim.